Cześć, tu Justyna z White Cloud Handmade. W związku z pytaniami, jakie pojawiają się o to, jak szyję moje maseczki, wychodzę naprzeciw Wam i chciałabym o nich opowiedzieć. Ja szyję maseczki z takiego prostokąta 20x40. Obrzucam sobie boki, górę i dół i zaprasowuję na trzy części. Tutaj jest miejsce na to, żeby włożyć filtr. Jeśli nie masz overlocka do obrzucenia tych górnych krawędzi, to możesz dodać jeszcze po 1 cm i zawinąć po prostu tą część. I tak wygląda zaprasowana maseczka. Do maseczki używam troczków. Troczki to lamówka bawełniana, taka najzwyklejsza, bo najlepiej mi się z tym szyje. Zdecydowanie lepiej niż z gumkami i też lepiej mi się to nosi. Można to wyprać w wysokich temperaturach, wysterylizować w piekarniku i nic się z tym nie dzieje. No to przechodzimy dalej, pokażę Wam dokładnie proces powstawania maseczki. Jak już macie tak złożoną maseczkę, to ja sobie tutaj chwytam szpilką środek, obcinam to, co jest niepotrzebne. I robię w tym momencie to te takie no, zawinięcia. Ja sobie to układam na kancie stołu. Nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć, ale o, tak mi jest najłatwiej. Przypinam sobie to. Maseczka dla mnie, więc powiedzmy, że nie musi być jakoś super równo, ale chciałabym Wam pokazać po prostu mniej więcej, o co chodzi i jak to wygląda. I kiedy mam już taką maseczkę gotową, ja sobie zawsze jeszcze to sprawdzam, czy ona jest w miarę równa. No ta nie jest jakoś szczególnie równa, ale chodzi o to, żebyście wiedzieli, co i jak. Biorę sobie tą lamówkę. Lamówka ma długość 80 cm. Bo tyle nam jest potrzebne, żeby się w miarę normalnie móc zawiązać. No i sobie tutaj przypinam w ten sposób, że mniej więcej wyznaczam środek. I spinam znów. Pamiętajcie, że trzeba mieć dobre szpilki, bo jednak tych warstw materiału jest dosyć dużo. Ja się właśnie ukułam. Krew nie leci, więc jest dobrze. I mniej więcej tak trzema szpileczkami sobie to chwytam. I druga strona. Najpierw zaczynam od zabezpieczenia końcówki. Zatrzymuję maszynę i zmieniam ścieg na ścieg zygzakowy. Druga strona analogicznie w ten sam sposób.
maseczka gotowa. Tak wygląda gotowa maseczka. Pamiętajcie, żeby tutaj właśnie zadbać o wzmocnienie tej części. Ściek zygzakowy jest właśnie po to, żeby mieć pewność, że nam tutaj się nic nie wysunie. I tak jak mówiłam, tutaj po stronie wewnętrznej możecie wsadzić sobie filtr. No i tak wygląda gotowa maseczka. Miłego szycia Wam życzę.